Zasady savoir-vivre w ubiorze zmieniały się oczywiście w ciągu wieków i takim okresem, w którym osiągnęły chyba swoje apogeum, był właśnie przełom XIX i XX stulecia. Dla nas może dzisiaj zabawnie wyglądać, jak właśnie te reguły dotyczyły niemal wszystkich okoliczności pojawiania się w ubiorze, a właśnie w owym czasie, szczególnie dla pań, bardzo był trudny do rozwiązania problem odpowiedniego ubioru do uprawiania sportów. Pojawiły się rowery. Mężczyźni oczywiście jeździli w spodniach, pumpach na rowerze, no ale spodnie dla kobiet ówczesnych były zupełnie niedopuszczalne jako ubiór publiczny. Niemniej panie po próbach jazdy w szerokich, podpinanych spódnicach to musiały jednak zrezygnować z tego swojego symbolu kobiecości i zakładały bardzo obszerne spodnie, pumpy, takie podobieństwo spódnicy czyniące, chociaż no, wzbudzało to pewne zgorszenie, zwłaszcza konserwatywniej nastawionych starszych pań. Podobnie rzecz się miała z kostiumem kąpielowym. Też zapominamy, przyzwyczajeni do dzisiejszych bardzo skąpych bikini albo do wręcz stroju topless czy plaży dla nudystów, że kostium kąpielowy, który pojawił się w latach 60. XIX wieku, właściwie nie służył do kąpieli, on służył tylko do zanurzenia się w wodzie, potem z tej wody się wychodziło i pod osłoną kabiny pani przebierała się w kompletny strój, gorset, na to halki, suknia, kapelusz, rękawiczki, pończochy i w tym dopiero paradowała po plaży. To właśnie skomplikowanie pierwszych kostiumów kąpielowych powodowało, iż właściwie nie można było w nich pływać, tylko zanurzać się w wodzie. Za dużo było materiału, za dużo różnych ozdóbek, żeby nawet żabką móc parę metrów przepłynąć. I ta ewolucja bardzo powolna tego jakby oczyszczania się kostiumu kąpielowego z nadmiaru dodatków i samego materiału trwa właściwie aż do II wojny światowej. Dlatego, że jeszcze jak patrzymy na fotografie, na rysunki, na filmy przedwojenne, to widzimy, że w latach 30. jeszcze stroje plażowe były dość mocno zabudowane. Kostium kąpielowy oczywiście już stał się bardziej funkcjonalny, wykonywany z wełnianego trykotu, umożliwiający właśnie pływanie. No ale jeśli nawet, co odważniejsze, panie zażywające kąpieli słonecznych wkładały dwuczęściowo kostiumy, to były to dość solidne, zabudowane majtki i podobnie dość solidny stanik, a najchętniej na to jeszcze była jakaś narzutka, jakaś udrapowana spódnica. W każdym bądź razie nie należało do dobrego tonu epatowanie nawet najpiękniej opalonym i najzgrabniejszym gołym ciałem jednak. Lata II wojny światowej, no wiadomo, ze względu na okoliczności, a zwłaszcza na bardzo trudne warunki życia w Polsce, znowu prowadziły do pewnej redukcji i samych form ubiorów i także dotyczących ich noszenia przepisów. No nie było sensu, jak ktoś został wypędzony ze swojego domu w jednym swetrze, jednych spodniach, żeby wymagać od niego, aby na Wigilię ubierał się w wytworny czarny garnitur i krawat, bo po prostu takich możliwości nie było. Z kolei po II wojnie światowej nowa rzeczywistość polityczna w Polsce sprawiła, że należało wręcz nie tylko publicznie, ale ostentacyjnie, z całym przekonaniem, buntować się przeciwko wszystkiemu, to co kiedyś było uznawane za dobre maniery, za konwenanse, to jako przeżytek zgniłych burżuazji,
inwazyjnych czasów było wyśmiewane, tępione. Właściwie tylko wewnętrznemu oporowi polskiego społeczeństwa, a także charakterystycznemu dla tamtych czasów właśnie sprzeciwianiu się tym odgórnym nakazom, możemy zawdzięczać, że pewne formy savoir-vivre w ubiorze jednak i były wtedy przestrzegane i przetrwały, że nawet, prawda, obraz traktorzystki w zielonym wojskowym kombinezonie, no, był obrazem, którym starano się przyciągnąć młodzież, ale jednak idąc na zabawę taneczną, ta sama traktorzystka nakładała jakąś bardziej kobiecą, powiewną sukienkę, a z kolei egalitaryzm przejawiał się chociażby w tym, że nie tylko kobiety z miasta, nie tylko kobiety z pewnych warstw społecznych, ale no wszyscy, począwszy od dujki w PGR-ze, prawda, skończywszy na sekretarce ministra, mogły sobie panie pozwolić na wieczną, trwałą ondulację. Lata 60. przyniosły, jeśli chodzi o ubiory noszone w Polsce, w ogóle o znajomość mody, no dość znaczną różnicę w porównaniu z okresem poprzednim, bo ta żelazna kurtyna uniosła się nieco. Zaczęły napływać do Polski przede wszystkim w większej ilości zachodnie filmy. Także nasze rodzime czasopisma już pozwalały sobie na reprodukowanie modeli, które akurat wielcy krawcy paryscy proponowali, i ten dostęp do właśnie zachodnich wzorców mody stał się łatwiejszy, co oczywiście nie znaczy, że łatwy, bo przede wszystkim przełożenie modelu, który wymyślił sobie francuski czy angielski projektant mody, na polskie warunki było dość trudne. Brakowało materiałów, brakowało dodatków, produkowano tkaniny w setkach tysięcy metrów tego samego wzoru i koloru, także niebezpieczeństwo spotkania w takiej samej sukience nie tylko koleżanki, ale połowy miasteczka było jak najbardziej realne wówczas. Także wiązała się ta większa dostępność do mody oczywiście z postępującymi przemianami obyczajowymi. Gdy Mary Quant w Londynie w połowie lat 60. zaproponowała długość mini, to oczywiście w Polsce dziewczyny bardzo szybko się o tym dowiedziały. Musiały pokonać trochę większe opory właśnie natury obyczajowej, bo była to długość no szokująca, niespotykana do tej pory w modzie damskiej, zwłaszcza w modzie właśnie tej przeznaczonej na co dzień. Największe problemy miały oczywiście uczennice w szkołach, one chciały nadążać za modą jak najszybciej, a nauczycielki, bo nauczyciele może mniej, im się chyba podobała ta moda po prostu, ale nauczycielki w trosce o skromny wygląd swoich podopiecznych, to albo odsyłały do domu, żeby tę spódniczkę dłuższą włożyć, albo, co wtedy jeszcze było regułą, dziewczęta po prostu na czas zajęć szkolnych nakładały straszliwe, zupełnie granatowe, satynowe fartuchy, które nawet figurę modelki potrafiłyby no zbrzydzić ostatecznie. I dalej już poszła ta coraz większa, coraz lepsza i coraz bardziej przez polskie i dziewczęta, i chłopców wykorzystywana dążność do upodobnienia się do ludzi ubierających się w
stroje projektowane na Zachodzie. Bardzo pomógł temu ruch hipisowski w latach 70., bo to, co dziś z perspektywy czasu postrzegamy jako właśnie ten, i wtedy też tak było postrzegane, jako bunt przeciwko konwenansom, właśnie władzom PRL-u się spodobał, bo to był bunt przeciwko znowu zgniłemu kapitalizmowi. Oni się buntowali w Stanach Zjednoczonych, oni się buntowali we Francji, a w Polsce no, nawet nie mogli pomyśleć jeszcze o prawdziwym buncie, za to dobrze było, żeby podkreślali właśnie swoją łączność z ową kontestującą młodzieżą zachodnią podobnym ubiorem. I wtedy rzeczywiście na polskich ulicach, nie tylko w miastach, ale i miasteczkach i na wsiach pojawiły się powiewne a la hinduskie suknie, długie włosy, koraliki, tym bardziej, że była to moda możliwa do zrealizowania w polskich warunkach, bo kupowało się tetrowe pieluszki, farbowało na jakiś ładny kolor i szyło z tego powiewną kreację, nawet to nie było drogie. Czy sznury takich ulubionych przez hippisów koralików produkowało się chociażby z ziarenek fasoli czy z papier maszy. Chyba najtrudniejszym, jeśli chodzi o drugą połowę XX wieku dla polskich dziewcząt, chłopców i w ogóle ludzi chcących się ubierać modnie, były oczywiście lata 80. Reglamentacja, ograniczenia, kartkowe buty, brak wszystkiego i brak, też trzeba to sobie wyraźnie powiedzieć, brak chęci do takiego epatowania swoim strojem. Nawet nie epatowania, ale podkreślania, że jest się modnym, że wie, co w trawie piszczy w Paryżu, co akurat wielcy projektanci proponują. No, bo większość społeczeństwa właśnie i miała owe trudne warunki bytowe, a młodzież zajmowała się zupełnie czym innym, konspirując na prawo i lewo. I też no bardzo to moim zdaniem ładnie i tak powiedziałabym wzruszająco było demonstrowane ów sprzeciw, ów opór. Raz nawiązaniem do tradycji, bo pojawiły się nagminnie produkowane czarne małe krzyżyki, tak jak w czasach powstania styczniowego i jako właśnie ten rozpoznawalny dla wszystkich znak, opornik w klapie marynarki. Oczywiście, że też z dzisiejszego punktu widzenia, ale myślę, że i wówczas zdawano sobie sprawę, że ubiór takiego prawdziwego konspiratora no, pozwalałby milicji wyczuć go na 10 metrów, bo panowie chodzili bury sweter, rozciągnięte spodnie, plecaczek, górskie buty i właśnie ten opornik w klapie. No, to wiadomo było, że w tym plecaczku na 99% jest przenoszona jakaś prasa podziemna czy konspiracyjna. Z kolei początek trzeciej Rzeczypospolitej, przełom lat 80. i 90., nowe warunki polityczne, jeszcze bardzo trudne warunki bytowe, ale właściwie pełna wolność. Można sobie wybierać, co się chce. Można oglądać zagraniczne żurnale. W telewizji pojawiają się sprawozdania z pokazów od couture w Paryżu, z tego, co się dzieje w Londynie, z tego, co się dzieje w Nowym Jorku. I trochę to za gwałtownie jakby ten nadmiar, ten wolny wybór spadło na polskie społeczeństwo, bo wprawdzie mówi się, że od przybytku głowa nie boli, ale w tym wypadku okazało się, że wiele osób poczuło się zdezorientowanych. Nie bardzo wiedziało, co wypada włożyć do pracy, a co na pierwszą komunię dziecka, co na egzamin, a co na wycieczkę. Jakoś zaczęły
zanikać wtedy działy porad w prasie kobiecej, bo to się zbyt mocno kojarzyło z poprzednim okresem, że prawda, przyjaciółka albo kobieta i życie dobrze radziły swoim czytelniczkom. No i to spowodowało właśnie takie parę lat niezbyt umiejętnego, niezbyt przemyślanego podążania za modą. I na usprawiedliwienie trzeba dodać, że w dalszym ciągu no, ten wybór wprawdzie był, ale z kolei warunki finansowe większości społeczeństwa sprawiły, że łatwiej, praktyczniej, no i po prostu z tejże konieczności było kupić jeansową spódniczkę na łóżeczku rozstawionym na ulicy Marszałkowskiej czy po bliskim bazarku, bo ona była po prostu tania niż taką markową spódnicę kupić sobie no, w jakimś porządnym sklepie czy nawet domu towarowym.